Cześć Krzysiu, specjalnie dla Ciebie, zresztą też poślę innym moim znajomym, ale dzisiaj kupiłeś ten oto piękny nóż i Ci gratuluję, Falkniwena F1. Słuchaj, ja mam tak, Haidu 280, czyli to jest tak jak 560 zwykły kamień, 400, czyli tak jak 800 kamień, 600, czyli 1200 i 1000, czyli 2000 gradacja. Tak jak zwykłe kamienie. Daję sobie taką podkładkę, nie wiem, jakąś, żeby nie nachlapać na stół. Pokażę tylko i wyłącznie zasadę na jednym z kamieni, tak? Później będzie doprowadzenie do polerki trianglem, tym najwyższą gradacją triangla. I później będzie skóra, ale po kolei. Bierzesz trochę wody, nanosisz sobie na kamień troszkę wody, nie za dużo, bo nie ma takiej potrzeby w ogóle przy falkniwenie, żeby nanosić, i jedziesz na płasko, tam i z powrotem po prostu. Dajesz sobie jeszcze troszkę wody. I jedziesz na płasko. Teraz drugą stronę. Dokładnie tak samo. Dociskasz sobie równomiernie. Nie ma się czego bać. I możesz sobie na końcu przejechać, żeby wyrównać włosy. Bo jeżeli ci się gdzieś zrobi włos, to z automatu ci się to wyrówna. Ja to też robię na płasko, tak. Różne są szkoły. W momencie, jak kładziesz na płasko, robi ci się, zauważ, kąt. Widzisz? I jedziesz na płasko. Cyk. I cyk. I tutaj masz jeden kamień. Odkładasz sobie jeden kamień, dajesz następną gradację, czyli w tym momencie jest to 600. Nanosisz sobie trochę wody, chociaż nie ma takiej potrzeby, abyś ją nanosił. I tak samo. Przy czym, tak jak mówię, to jest moja metoda ostrzenia. Są różne. Ludzie ostrzą to na konweks. Moim zdaniem troszkę za mały nóż, żeby ostrzyć go na konweks, ale to są indywidualne predyspozycje każdego z nas, jakie będzie chciał mieć ostrze. Ja właśnie chcę mieć takie. I tak samo sobie robisz. Cyk, tutaj dociskasz, żeby to miało ręce i nogi, żeby równo szło. Bardzo powoli. Jedziesz sobie. Nie ma takiego czegoś, że dociskasz mocno, czy nie dociskasz mocno. Po prostu z umiarem, z wyczuciem. To była 600, czyli tak jakbyś miał 1200 zwykły kamień. To jest tysiączka. Na tysiączkę daję troszeczkę pasty polerskiej, ale nie dużo. Dosłownie troszeczkę. I też maziam sobie to wodą. Nie za dużo.
No i tutaj już jest taka zabawa. Teraz ja sobie to biorę w palce i poleruję. I dokładnie tak samo tu jest na tyle małe ostrze, że możesz to świetnie kontrolować. Przede wszystkim docisk tego ostrza do kamienia. Mamy załatwioną tysiączkę. Teraz by wypadało to w coś wytrzeć. Nie polecam koszuli, ale tej akurat się nie obawiam, bo jest bardzo mocna. I teraz robię następną rzecz. To jest osełka od Triangla. I pierwsze jadę sobie po sznicie. Biorę sobie o i też na płasko. Ona doskonale poleruje ci ostrze. Tak jak skóra praktycznie. Teraz przekładam sobie w palcach na płaską stronę. Oczywiście wszystko trzeba robić z umiarem i z ostrożnością, ponieważ ten nóż naprawdę dobrze tnie i naprawdę jak go naostrzysz, na ostrzycie, to będzie żyletka. Triangla mamy załatwionego, kamienie hajdu mamy załatwione. Teraz bierzemy skórę, która jest nasmarowana pastą polerską i szlifujemy sobie. Na skórze tej akurat możemy mocno docisnąć. Ponieważ chcemy wypolerować to ostrze. Więc ja przykładam akurat do tego dość sporą siłę, aby miało to ręce i nogi. Ok, mamy wypolerowany nóż na skórze. Powycieramy go troszeczkę, żeby nie miał oporów i też żeby zetrzeć z niego resztki naszej pasty polerskiej. I teraz bierzemy skórę. Tu jest skóra licowa. A tutaj jest ten zamsz, czyli z drugiej strony. Jedziemy sobie znowu, przykładając sporą siłę, aby ten nóż dobrze naostrzyć. I z tej strony licowej teraz.
biorąc pod uwagę, że nie ostrzę tego ostrza na konweks, bo tak jak wspomniałem wcześniej, moim zdaniem to jest za krótkie ostrze, aby miało konweks. Noże z ostrzem do 10 cm, które mają konweks, być może i bardzo dobrze tną, ale do jedzenia nadają się tylko i wyłącznie dobrze. Natomiast tutaj w tym momencie mamy szlif płaski. Oczywiście możemy sobie to jeszcze polerować, żeby było lustro, tak? Możemy to zrobić bez żadnego problemu. Natomiast nie ma takiej potrzeby. Bo jak widać, ten nóż nie zadziwiająco dobrze. Także tak to wygląda, Krzysiu. Słuchaj, Krzysiu, życzę ci udanego użytkowania i wszystkim użytkownikom Falknivena F1 i tych wspaniałych noży marki Falkniven długiego i dobrego użytkowania. Mam nadzieję, że ten materiał coś wniósł, chociaż pewnie wszyscy to wiecie. Niejednokrotnie zastanawiacie się, czy ostrzyć na konweks, czy nie ostrzyć na konweks. Dla mnie osobiście lepiej jest ostrzyć na lustro, na płasko, ale są różne szkoły. Nie sugerujcie się tym, co ja robię. Być może ktoś to robi lepiej. Zostańcie w duchu. Pozdrawiam cię bardzo mocno, Krzysiu, i zapraszam do lasu.